Ten temat, który poruszymy w tym momencie, yy, jest wałkowany co i raz, ale jest to taki problem, z którym sobie niektórzy nie mogą poradzić, i naprawdę, moim zdaniem, jest to jeden z poważniejszych problemów przy posiadaniu fotowoltaiki, że warto chyba jeszcze raz zgłębić ten temat. Wysokie napięcie. Zapraszam serdecznie. Kolejny widz, który do mnie napisał, czołem Waldi. Tak jak część Twoich widzów, włożę się z PG dystrybucją o obniżenie napięcia na trafo. Optymalnie było, byłoby zejść o około 10V na każdej fazie. Obserwuję naszą sieć od ponad roku i wiem, że jeśli napięcie u mnie, a jestem prawie na końcu linii, wynosiłoby około 230V, w nocy to wszystko w dzień byłoby ok. Dodam, że obecnie napięcie na tej fazie jest około 240 V. I to w momentach, gdy pobór jest znikomy i nie ma żadnej produkcji PV. Pierwsza w nocy, piąta rano, zima i lato. Telefony i pierwsza sekcja na infolinii, niestety, jest nie do przejścia. Próbują nam wcisnąć, że 250, 253 V to jest jeszcze ok. Czasami jest ponad 254, ale rzadko bo nie podnosimy napięcia granicznych w falowniku. My gramy fair względem PGE, a oni? Yy, zastanawiam się, czy pismo do PGE należy wysłać i jak należałoby je napisać, aby zadziałało. Czy masz może i mógłbyś się podzielić takim wzorem? Wiadomo, nasza umowa jako prosument nie gwarantuje nam też, tego, że PGE musi zagwarantować działanie naszej instalacji poprzez zmniejszenie napięcia w sieci, ale jeśli nic się nie zmieni, to będzie kicha. Kilka fotek, jak to wygląda u mnie, jest to tylko przykład, ale są dni, że jest jeszcze gorzej. Pan Marcin pisze, że moja autokonsumpcja jest na poziomie 40%, więcej nie dam rady wcisnąć, nie chcę grzać wody prądem, bo od tego są solary. Auto też ładuje, ale wiadomo, jak wracam dopiero po pracy i to zbija mi tylko na jednej fazie. Słuchajcie, jakie macie pomysły, jakie macie propozycje dla Pana Marcina, bo jedynym, który ja tutaj powiem tak, u nas nasz rejon energetyczny, jest to rejon energetyczny rejon Legionowo, więc tutaj ta strona Warszawy, mamy w porządku. No, naprawdę jest tak, że jeżeli są jakieś problemy, nawet był taki jeden film, jak go odnajdę, to tutaj się pokaże: o tu, 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 tu wam się pokaże karta, e, jak sąsiadowi doradziłem. W ciągu pół godziny przyjechała e, energetyka i zmniejszyła napięcie. Panie Marcinie, no tak jak Pan mówi, no nie ma, bo jest kilka takich sposobów, o których już żeśmy wielokrotnie powtarzali. Jednym z nich jest to urządzenie, które pokazywałem niedawno na kanale. No ale to też jest wydawanie pieniędzy, więc yy, czy to ma dodatkowy sens? Nie wiadomo. Jest yy, możliwość tych takich gniazdek Sunda, którymi możemy zmniejszyć. No ale Pan Paweł tutaj pisze, że yy, nie będzie grzał wody yy, z czego co rozumiem w pełni. Nie chce grzać wody prądem, jeśli ma możliwość grzenia z solarów. Ja u siebie grzeję z solarów i wiem, że to jest jedno z lepszych rozwiązań i chyba najtańsze rozwiązanie możliwe, jakie tylko jest na rynku. Więc ma rację i nie ma o czym tutaj w ogóle gadać. Może macie jakieś pisma? Ja mówię, ja do, do pana Marcina mam tylko tak, takie, taki pomysł: dzwonić, dzwonić i jeszcze raz dzwonić. Jeśli jesteś, jest was tam więcej i gracie fair, to dzwoncie na przemian, aż ich znudzicie, aż się zdecydują wam to po prostu obniżyć. Bo myślę, że. Yy, to jest dla wszystkich na plus, jeżeli to będzie obniżone, bo nawet ci, którzy nie korzystają z tej fotowoltaiki, niektórzy tego może nie wiedzą, ale nawet ci, którzy nie korzystają z fotowoltaiki, też mają problem, dlatego że jeżeli mamy podwyższone napięcie na sieci, yy, też mają problemy, bo urządzenia yy, w domu nie lubią wysokiego napięcia. Jeżeli mamy zbyt wysokie napięcie, to urządzenia indukcyjne nam się. Będą psuły i w ogóle będą same, same z tym problemy związane, więc warto próbować rozwiązać ten problem. A ja mam taką prośbę, bo wiem, że w zakładzie energetycznym PG oglądacie nieraz te filmy. Proszę Was, ja tyle maili dostaję od moich widzów, żeby pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji. Dlaczego tak jest? Czemu Wy nie chcecie po prostu nam? Pomóc. To jest tylko w najgorszym przypadku robota na 10 minut dwa razy w roku. Raz w roku obniżenie napięcia na lato, i raz w roku podwyższenie napięcia zimą. A być może nawet nie będzie potrzeba podwyższenia, jeżeli obniżymy o, o niewiele, tak, żeby to tylko się wszystko mieściło w normie. Ja wiem, że teraz było dużo y, instalacji zakładanych, więc przez to, że te instalacje były zakładane, y, to nie bardzo było wiadomo, kiedy, co i jak tam się dzieje z tą naszą energetyką, ale no, wiecie o co chodzi. Warto moim zdaniem pomóc, bo my chcemy, żeby fotowoltaika po pierwsze kojarzyła się dobrze, ale energetyka, czyli zakłady energetyczne, też mają się kojarzyć dobrze, bo my razem musimy jakoś współdziałać. Więc mam taką cichą nadzieję, że być może ktoś to wysłucha i powie: A, dobra, obniżamy, gdzie trzeba. Jeśli macie jakieś pomysły dla pana Marcina, napiszcie oczywiście w komentarzach. Bardzo serdecznie wam dziękuję za ten odcinek i do zobaczenia w następnym. Cześć.